obliczymy taką całkę oznaczoną. Najpierw przypomnijmy sobie, jak obliczamy całki oznaczone. Całka od A do B funkcji f. No, korzystamy tutaj klasycznie z twierdzenia Newtona-Leibnica. To znaczy, obliczamy najpierw funkcję pierwotną tej funkcji f małe, czyli to jest funkcja pierwotna. To jest taka funkcja, której pochodna będzie równa tej naszej funkcji f małe. No, oczywiście ta równość ma zachodzić na przedziale AB, tak? Wszystko dzieje się na przedziale AB. I mamy, jak mamy już tę funkcję pierwotną, ale cóż to jest ta funkcja pierwotna? Tak naprawdę obliczymy sobie całkę nieoznaczoną i przy tej naszej funkcji f małe i zamiast c podstawić wystarczy dowolną liczbę rzeczywistą, dowolną stałą. Najwygodniej od strony rachunkowej, obliczeniowej, najwygodniej podstawić 0, czyli po prostu tą stałą c wyrzucimy. Wszystko dzieje się w granicach całkowania, czyli od a do b. I teraz zamiast x podstawiamy tę górną granicę całkowania, odjąć, minus, i zamiast x do naszej funkcji pierwotnej wrzucamy tę dolną granicę całkowania. Dobrze. Zatem wracamy do naszego przykładu. Najpierw musimy obliczyć całkę nieoznaczoną tego logarytmu naturalnego x. No, to zrobimy na dole, bo to trochę pracy będzie. Całka logarytm naturalny x. Jak tutaj obliczymy tę całkę? Wykorzystamy twierdzenie o całkowaniu przez części, bo ja mogę zapisać tak, że to jest 1 razy logarytm naturalny x. I teraz ładnie to możemy wykorzystać twierdzenie, czyli będziemy mieli. Tutaj mamy, powiedzmy, v. V od x to jest logarytm naturalny x pochodna pewnej funkcji u, czyli u prim. To będzie jedynka. V razy u prim musi dać nam tę funkcję podcałkową. Tutaj pochodna v, czyli pochodna logarytmu naturalnego x, 1 przez x. U, czyli pytanie takie, pochodna czego będzie równa u prim? Pochodna czego będzie równa 1? No oczywiście x. Pochodna x to jest 1. Teraz tak na skos. V razy u. Logarytm naturalny x razy x. Czyli x logarytm naturalny x. To razy to. No to jest oczywiście to samo co x razy logarytm naturalny x. Mnożenie jest przemienne. Odjąć całka na dole. V prim, czyli 1 przez x razy u. Czyli 1 przez x razy u, to znaczy razy x, dx. Oczywiście te x-y pięknie nam się tutaj uproszczą i będziemy mieli całkę jedynki. Całka jedynki. No, początek przepiszę. X logarytm naturalny x, odjąć całkę jedynki. Czyli pochodna czego jest równa 1? No, pochodna x-a. Plus stała. Obliczaliśmy tutaj całkę nieoznaczoną, więc na końcu dodajemy stałą c. Ale jak mamy teraz obliczyć całkę oznaczoną, to ta stała nas nie interesuje. Zatem cały początek przepisałem. Przyjmuję, że stała jest równa 0, czyli ją po prostu pomijam. Granice całkowania od jedynki do e. I teraz podstawiamy, obliczamy tutaj wartość funkcji pierwotnej dla górnej granicy całkowania, czyli mamy e razy logarytm naturalny e minus e, odjąć, i teraz zamiast x podstawiamy dolną granicę całkowania, czyli jedynkę. 1 razy logarytm naturalny jedynki minus 1 równa się. Logarytm naturalny e to jest 1, czyli mamy e razy 1. Odjąć e minus, i teraz będzie dalej 1 odjąć 1 razy logarytm naturalny jedynki, logarytm naturalny jedynki 0. 1 razy 0 minus 1. E razy 1, czyli e, odjąć e, pięknie nam się redukuje. 1 razy 0, oczywiście 0. Zatem w nawiasach mamy minus 1 i jeszcze tu przed nawiasem jest minus, czyli będzie 1. I to jest wartość naszej całki oznaczonej. Zatem jeszcze raz króciutko.
Jak chcemy obliczyć całkę oznaczoną, to obliczamy najpierw całkę nieoznaczoną. Zamiast stałej C przyjmiemy sobie 0. Tu to wpisujemy. Tu się pojawiła ta całka nieoznaczona. Ale dla stałej C równej 0, dla pewnej stałej, w szczególności dla stałej C równej 0, żeby łatwo się liczyło, czyli tu mamy funkcję pierwotną. W granicach całkowania od 1 do E, od 1 do E, i zamiast x podstawiamy górną granicę całkowania, minus, i zamiast x podstawiamy dolną granicę całkowania.